Ojca i Ducha Świętego. Kolejna niedziela po Wielkanocy. Z rzędu mówi już nam, zapowiada nam rychłe odejście Pana Jezusa, rychłe Jego wniebowstąpienie. I dlatego ten okres wielkanocny przeradza się z takiego okresu czysto radosnego w taki lekko smutnawy, dlatego że każde odejście, każde pożegnanie na tym świecie wiąże się ze smutkiem. I apostołowie, widząc Chrystusa, słysząc Go, zapowiadającego to odejście, na pewno byli zasmuceni, bo oto mistrz, który zmartwychwstał, za którym tęsknili, którego opłakiwali, którego mieli przy sobie, to on zapowiada im, że odejdzie. Jednak Pan Jezus nie zostawi już po swoim odejściu, po swoim wniebowstąpieniu uczniów zupełnie samymi. Zostawi im Ducha Świętego, który wszystkiego ich nauczy, który nauczy apostołów, Ducha Prawdy, który naucza cały czas Kościół Święty o tym, czym jest zbawienie, o tym, czym jest grzech, o tym również, czym jest diabeł. I ta obietnica Pocieszyciela, Ducha Świętego, jest tą obietnicą, która czyni nasze dni jaśniejszymi. To wiemy, że nie jesteśmy zupełnie sami, nie jesteśmy zdani na wyłącznie nasze ludzkie ograniczone rozumowanie, na nasze własne siły, na nasze niedołęstwa, ale mamy kogoś, kto ma w sobie siłę, moc i mądrość i nimi nas chce obdarzyć. Dlatego też to odejście Chrystusa jest w istocie rzeczą bardzo radosną, bo od tej pory będziemy mieli Ducha Świętego, który nas wszystkiego nauczy. Ten Duch Święty jest przede wszystkim obiecany apostołom, więc przedstawicielom Kościoła Świętego. I w Kościele Świętym działa Duch Święty. Każdy duch, który sprzeciwia się Kościołowi Bożemu, Kościołowi Chrystusa, nie jest Duchem Świętym, nie pochodzi od Ducha, a wręcz przeciwnie, pochodzi od diabła. I ten diabeł będzie bezustannie próbował zafałszować słowa Chrystusa. I tak przez 2000 lat było. I tylko i wyłącznie Kościół Boży zachował słowa Chrystusa takimi, jakimi Pan Jezus je wypowiedział. Tylko i wyłącznie Duch Święty, dzięki Niemu Kościół katolicki przekazał nam całą wiarę w Jezusa Chrystusa, wszystkie 7 sakramentów. I to tak, że są one szczególnie owocne dla nas, dzięki nie tylko łasce sakramentalnej, ale również dzięki wspaniałym świętym rytom. Pan Jezus mówi ważne słowa, że Duch Święty jest tym, który poucza nas o grzechu. Dlaczego jest istotne to pouczenie? Otóż w Starym Testamencie, nawet wśród narodu wtedy wybranego, wśród Żydów, pojęcie grzechu było często trochę niejasne, trochę rozmyte. Tym bardziej dzieje się to wśród pogan, wśród ludzi, którzy nie słyszeli o Chrystusie. Jest to wielkie nieszczęście, nie wiedzieć, czym jest grzech i co stanowi materię grzechu, jak od tego grzechu się oderwać. To, że Duch Święty bezustannie przez Kościół katolicki nas poucza, czym jest grzech, dzięki temu mamy właśnie jasność, czego mamy unikać i mamy też nie tylko jasność, ale też siłę, która nam pomaga do zwalczenia grzechu. Wiemy, czego Pan Bóg od nas żąda. Dlatego nasze dni tutaj na ziemi, choć są trudne, choć są bolesne i pełne bojowania o żywot wieczny, jednak są szczęśliwe, bo wiemy, że stoi razem z nami Chrystus i bezustannie opiekuje się nami, otacza nas swoją łaską, że daje nam bezustannie Ducha Świętego, który nas prowadzi. Przede wszystkim jednak wszelkie próby, które są tutaj na ziemi, są o tyle szczęśliwe i dobre, że dzięki nim możemy zasłużyć sobie na niebo. Prawdziwe nieszczęście jest tylko i wyłącznie to, jeżeli człowiek potępi swoją duszę na wieki, wtedy będzie musiał cierpieć tak czy owak i cierpieć straszliwie, ale z tych cierpień nigdy się nie wyzwoli. Nie będą to już cierpienia zbawienne, ale będą cierpienia, które będą trwały na wieki i będą dla człowieka wyłącznie udręką. Zatem każde cierpienie tutaj na ziemi jest cierpieniem, które może być wartościowe dzięki łasce Chrystusa, dzięki zjednoczeniu się z Jego krzyżem, bo na końcu tego cierpienia może być zmartwychwstanie, może być przebaczenie grzechu. Zatem wykorzystujmy ten czas, który został nam dany. Nie marudźmy na to, że życie jest takie ciężkie, że tyle razy daje w Kościele. W zjednoczeniu z Chrystusem, naszym Panem, naszym Zbawicielem, oferujmy nasze te
drobne cierpienia, które są tutaj nam dane jako cierpienia zbawcze, cierpienia, którymi chcemy zjednoczyć się i upodobnić się do naszego Pana Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego po to, żeby być razem z Chrystusem zmartwychwstałym i triumfującym na wieczność. Również Matka Boża była tą, która cierpienia doskonale rozumiała. W jej życiu cierpień było bez liku, bo ona swoim niepokornym sercem doskonale wiedziała, czym jest grzech. Dlatego te jej cierpienia duchowe, ale też fizyczne były szczególnego rodzaju, bo doskonale zdawała sobie sprawę, jak straszną, smutną i obrzydliwą rzeczą jest grzech. Jak grzech bardzo, zwłaszcza grzech ciężki, ale również w jakimś z wymiarze lekki, obraża majestat Trójcy Przenajświętszej, jaką jest niewdzięcznością wobec Boga Stwórcy i Boga Zbawiciela. I właśnie dlatego Najświętsza Maria Panna nigdy nie narzekała na cierpienia, które ją spotykały, tylko i wyłącznie w zjednoczeniu doskonałym z Chrystusem, z Jego Najświętszym Sercem, współzbawiała świat w takim zakresie, jakim człowiekowi jest to dane, jakim jest to dane jej szczególnie, która jest Matką Bożą, która jest niepokalanie poczęta. Również my mamy w jakimś skromnym zakresie uczestniczyć w tym współzbawianiu świata, bo jakkolwiek łaska Chrystusowa i cierpienia Chrystusa są doskonałe i niewyczerpane tylko wyłącznie one, dają zbawienie, to jednak Chrystus chce, żebyśmy jednoczyli się z Nim, towarzyszyli Mu w Jego drodze, w Jego wędrówce do nieba i żebyśmy zwycięsko toczyli boje. Jeżeli nie są one zawsze zwycięskie, to żebyśmy poprzez skruchę serca i dobrą, szczerą spowiedź i dobre postanowienie poprawy odrywali się od grzechu, uzyskiwali przebaczenie i jednoczyli się na nowo z Chrystusem. Tego właśnie oczekuje nas Pan Jezus, żebyśmy mężnie wojowali, żebyśmy się nie bali szatana i wszystkich jego zasad, jakbyśmy nie dali sobie wmówić, że zło jest większe niż dobro. Dlatego w dzisiejszych, nawet smutnych czasach, gdy szatan triumfuje praktycznie w każdej dziedzinie życia ludzkiego, czy to w polityce, czy w mediach, czy w gospodarce, nawet teraz nasze czytanie, nasze cierpienie, nasze modlitwy mają sens i mogą pomagać w zbawieniu całego świata. Jeżeli tylko będziemy współcierpieli z Chrystusem i jeżeli tylko ofiarujemy Mu szczerze i bezwarunkowo każdą minutę, każdą chwilę naszego życia i od tej pory poświęcimy całe nasze życie na służenie Panu Jezusowi, na zbawieniu, wyrywaniu świata z pętów grzechu, z pętów diabelskich. Prośmy Najświętszą Marię Pannę o to, szczególnie poprzez modlitwę różańcową, litanię laurytańską, zwłaszcza ze względu na ten miesiąc maj, który jest jej poświęcony. Prośmy ją jako Królową Polski, Królową Nieba, Królową Aniołów, żeby dał nam serce czyste, wierne i kochające Pana Boga i ludzi ponad wszystko, ponad wszelkie knowania tego świata. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niepokalane serce Maryi.